drużyna egzekucji przygotowała się bardzo dobrze na ten turniej. Jest to świetna drużyna i są to naprawdę dobrzy zawodnicy i ciężko byłoby ugrać cokolwiek większego. Egzekucja, dlatego że lubimy tak naprawdę deklasyfikować przeciwników. Są blind tutaj z Kalem. Trzy fragi dokładnie po jednym strzale. Takie rzeczy zdarzają się wyjątkowo rzadko. Kłócimy się, wiadomo, jak to wygląda na skierce, ale to taka bardziej kłótnia koleżeńska, bo kłótnia buduje tak jakby nasz związek. Jednak tej sytuacji 2-2 nie udało się zatrzymać, a to za sprawą posiadania jeszcze granatów przez zawodników właśnie egzekucji. A tymczasem Koko znowu fraguje 3 fragi ze snajperki na jego koncie. A już zaczyna się to, o czym mówiliśmy, już zaczyna się wykrzykiwanie, już zaczyna się ta przewaga psychiczna budowana przez egzekucję. Nasze największe osiągnięcie jest wicemistrzostwo Polski szkół Counter-Strike'a. 4-2, bomba zaraz zostaje podłożona w rogu i Kucik zostaje tam. 1-4, Kucik z pierwszym fragiem, Kucik z kolejnym, no już ma 2 fragi, 3 właściwie na swoim koncie. Jeżeli chce to jeszcze ugrać, to musi zdobyć ace'a, Kucik 4 fragi, no i zostaje pojedynkę sam na sam i Kucik ace, no wreszcie jest taki ace. Mieliśmy dość sporo już ze sobą od dłuższego czasu, no i tak po prostu wyszło, dobrze się uzupełniamy w drużynie. Koko LKZ daje radę za huby, za drugim razem celnie LKZ, ależ on to zrobił! No LKZ 3 fragiem, no i o, drugi z Koko dają radę z rywalami na tym bombsajdzie B. Tak jest, oczywiście celujemy w pierwsze miejsce. Ależ on postrzelał już kolejne fragi na jego konto, ponad 10, dopiero 7 runda. Najlepiej jeszcze może podłoży bombę, tam kolorował go partner, Reki zostaje sam. 1-1 Sharki zamienia sobie AWP na Kałacha, no ale brakuje amunicji Rekiemu też. Z czasu na przeładowanie broni wyciąga EP250, no i to jak nie Reki.